Dziękuję serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Małgorzata Ludzia, jestem lekarzem pediatrą i rozpoczęłam badania nad zespołem Marfana u dzieci, również na końcu o tym chwilę wspomnę. Mój temat to wady serca u dzieci z zespołem Marfana. Plan prezentacji, rozpoczniemy kilka słów o zespole Marfana, powiemy chwilę o narządzie wzroku, najczęstszych wadach serca u osób z zespołem Marfana, o badaniach diagnostycznych, które możemy wykonać, metodach terapeutycznych i co dalej w przyszłości. Zespół Marfana. Tutaj mamy kilka postaci, które zespół Marfana mają bądź miały, więc jesteście Państwo, którzy posiadacie zespół Marfana w zacnym gronie. Pan prezydent Lincoln, Paganini. Tutaj mamy może Państwo, przepraszam. Tak, to jest postać ze Star Treka. Mój mąż powiedział, że wystarczy, że powiem nazwisko, każdy będzie wiedział, ale ja nie jestem taką specjalistką. Koszykarze, tak? Również jakby zwiększona częstość zespołu Marfana później okazuje się, że u takich osób jest. Jest to choroba tkanki łącznej, to tutaj może wszyscy Państwo wiecie doskonale, to w kilku słowach. Jest to choroba tkanki łącznej spowodowana mutacjami w genie FBN1. Częstość występowania 1 na 5000 do 10 tysięcy. Pozostaje pytanie, czy to jest mało, czy to jest dużo, tak? Tak naprawdę jest to choroba dosyć częsta, więc to widać tak po naszej sali i zainteresowaniu, jaka występuje. Jest to choroba autosomalnie dominująca, co świadczy o tym, że jeżeli tata ma zespół Marfana albo mama, to jest 50% szansa, że dziecko również zespół Marfana będzie miało. Natomiast u 30% przypadków osób z zespołem Marfana są to mutacje, które występują de novo, czyli w rodzinie zespół Marfana nie występował. Jest to również ważne, dlatego że często kiedy jest dziecko, które my widzimy, że ma pewne cechy kliniczne, które mogłyby odpowiadać zespół Marfana. Natomiast jest powiedziane, że mama niska, tata niski, nie jest to zespół Marfana, wcale niekoniecznie, tak? W 30% przypadków zespół Marfana jest mutacją, która powstaje de novo. To, co najczęściej dotyka, to jest układ szkieletowy, narząd wzroku i to, co mnie osobiście najbardziej interesuje, to układ sercowo-naczyniowy. Kryteria rozpoznania Państwo pewnie dobrze znacie. To w zależności od tego, co tutaj będzie dotyczyło. Jeżeli chodzi o badania genetyczne, ja o nich nie będę wspominała, bo Państwo genetycy później dłuższą chwilę poświęcą na ten temat. Natomiast my uważamy jakby, że bez wykonania badań genetycznych również możemy stwierdzić występowanie zespołu Marfana na podstawie samej kliniki, tak? W skali systemowej, która tutaj za chwilkę dalej będzie, tych wszystkich rzeczy jest bardzo dużo. Natomiast w momencie, w którym będzie powyżej 7 punktów, to możemy mieć dosyć dużą dozę pewności, że zespół Marfana występuje. Badania genetyczne bardzo często nam mogą potwierdzić, tak? Natomiast to jest jakby skuteczność mniej więcej 95%. Może być mutacja w innym miejscu i wówczas nawet badania genetyczne, które nam nie wyjdą, wcale nie muszą wykluczyć, że zespołu Marfana nie ma. Narząd wzroku. Pozwoliłam sobie chwilkę zająć Państwu też na temat wzroku, dlatego że jest to bardzo istotne. 80% osób, które mają zespół Marfana, problem jakiś z narządu wzroku będzie występował. W 60% pacjentów z zespołem Marfana będzie to podwichnięcie soczewki. Ważna sprawa, którą można okulistycznie sprawdzić w lampie szczelinowej. Wówczas po rozszerzeniu źrenicy takie badania są wykonywane i warto, żeby raz w roku do okulisty się zgłosić i badanie wykonać. To, co jeszcze może być, to inne wady ze strony soczewki, mikrosferofakia, przedwczesna zaćma, szczelina soczewki. Krótkowzroczność występuje około 35-45% pacjentów. Jest to zdecydowanie więcej niż w ogólnej populacji, bo w ogólnej populacji jest to około 1%. Dodatkowo nieprawidłowości w zakresie rogówki, także astygmatyzm, ubytki w tęczówce, jaskra i inne wady ze strony narządu wzroku. Najczęstsze wady serca u osób z zespołem Marfana. Na pewno wiecie Państwo i sami chodzicie na badanie echo.
Tak, w badaniu echokardiograficznym są później wszystkie pomiary podane, tak, jeżeli chodzi o aortę. Jest podany pierścień zestawki aortalnej, opuszka, szerokość opuszki punktu STJ aorty wstępującej. Jest to bardzo ważne, dlatego że musimy monitorować, czy nie dochodzi do poszerzenia, tak, i do poszerzenia w jakim stopniu. Dlatego to jest taki obrazek, jakby grafika, która nam podpowiada, co jest później dalej. Przepraszam, ja wrócę później do tego wszystkiego. Skupiłam. Dobra, to tak. To, co jest ważne, poszerzenie aorty, dlaczego jest tak bardzo ważne i dlaczego musimy to kontrolować? U dzieci występuje w około 50 do 80 kilku procent. U dorosłych podobnie. Poszerzenie aorty jest dlatego ważne, bo może doprowadzić do powstania rozwarstwienia aorty bądź pęknięcia aorty, tak? Czyli rzeczy, które są najbardziej groźne u pacjentów z zespołem Marfana. Poszerzenie pierścienia zastawki aortalnej może doprowadzić do niedomykalności zastawki aortalnej i wszelkich objawów klinicznych, które są związane z niedomykalnością zastawki aortalnej. I ono występuje u około 15 do 45% pacjentów. Dodatkowo ze strony układu krążenia, czego się obawiamy, są to tętniaki tętnic obwodowych. U dorosłych od 20 do 67% prolaps i niedomykalność zastawek przedsionkowo-komorowych, czyli zastawki mitralnej i trójdzielnej, również występuje dosyć często. Prolaps nawet do 90%, niedomykalność do 50%. Poszerzenie pnia płucnego w starej klasyfikacji Genta również występowało, w tej nowej, zaktualizowanej w 2010 roku, już jej nie ma. Dodatkowo pierwotna kardiomiopatia rozstrzeniowa oraz zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. Badania diagnostyczne w związku z tym, jakie wykonujemy. O, to jest ten obrazek, którego szukałam, tak? To jest obrazek z badania echo, które musicie Państwo wykonywać raz na pół roku, raz na rok. To w zależności od tego, jakie są tak naprawdę wymiary aorty, jakie są wymiary zastawki aortalnej, jaka jest progresja zmian hemodynamicznych, tak? Bo jeżeli wykonujemy badanie echo i wykonujemy co pół roku i nie ma żadnej dynamiki zmian, tak? No to wtedy możemy spokojnie wykonywać badanie echo co rok. Natomiast jeżeli jest pewna niepewność albo dochodzi do poszerzenia, którego wcześniej nie było, no to wówczas intensyfikujemy jakby badania diagnostyczne. Pierwszym podstawowym jest właśnie przeszklepkowe badanie echokardiograficzne, które jest jakby badaniem najłatwiejszym, najprostszym, najtańszym. Wymagane jest tylko badanie echo oraz lekarz wykonujący takie badanie, które dokonuje wszelkich pomiarów. Jeżeli badanie echo przeszklepkowe, tak, czyli to jest głowica jakby od USG, jest trudne do wykonania, nie ma pewności, jest wykonywane u kobiet, które mają obfity biust na przykład, jest duża trudność wykonania badania, albo jest duża deformacja klatki piersiowej, tak, a u osób z zespołem Marfana dosyć często ona występuje, może być konieczność wykonania przezprzełykowego badania echokardiograficznego, tak, gdy to jest wkładana sonda jakby przez przełyk i wtedy łatwiej możemy wszystko zauważyć. Czym jest Z-score? W opisach badania echokardiograficznego często są w nawiasie po napisaniu wartości pewnej, tak? Na przykład 30 mm jest napisane na przykład Z-score plus 2, albo Z-score plus 3, albo plus 1,5, albo minus 1,5, tak? To są jakby różne wartości. Ważne z tego względu, że to jest jakby, tak według definicji jest to liczba odchyleń standardowych, czyli normalnie powinno Z-score wynosić 0, tak? Z-score 0 to jest tak jakby w normalnej populacji szerokość, na przykład opuszki aorty wynosi ileś tam i to jest Z-score 0. Kiedy Z-score jest plus 2, to znaczy, że jesteśmy w grupie ryzyka tego, że jest ona poszerzona, czyli 95% osób posiada w tym wieku i w tym wieku płci i przy danej jakby BSA to jest jakby powierzchnia ciała, tak? Więc wiek, płeć i powierzchnia ciała posiada 95% osób mniejszą opuszka aorty. Natomiast Z-score plus 3 oznacza, że 99% osób posiada mniejszą, czyli my jesteśmy w 1% osób, które posiada jakby najszerszą opuszkę aorty. Dlatego przy Z-score, który jest 2 i więcej, no jest to dosyć już istotne, tak? I wtedy należy to kontrolować, monitorować, są wskazania do włączenia leczenia farmakologicznego.
Jakie kolejne badania diagnostyczne możemy wykonać poza badaniem echokardiograficznym? Rezonans magnetyczny. Rezonans magnetyczny jest wskazany, powinien być wykonywany raz na 5 lat. Jest to badanie, które nam pokazuje, czy nie ma tętniaka aorty w jakimś innym odcinku, tak? Którego w trakcie badania echo nie możemy nie zauważyć, znaczy zauważyć. Nie będzie go widać, no bo jakby badanie echo obejmuje aortę wstępującą, natomiast aortę brzuszną już nie do końca całą. Dlatego rezonans magnetyczny jest istotny. U pacjentów w wieku dziecięcym jakby badaniem echo dużo więcej możemy zauważyć. U pacjentów dorosłych już jest z tym gorzej, dlatego rezonans magnetyczny tak. Jeżeli nie ma możliwości wykonania rezonansu, tomografia komputerowa. Badanie EKG jest również istotne, tam możemy zobaczyć, czy są jakieś zaburzenia rytmu serca, czy dochodzi do przerostu, do przeciążenia jam serca. 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera również wykonujemy w tym celu, że u pacjentów z zespołem Marfana zaburzenia rytmu serca występują częściej. Dlatego warto jest, żeby raz na rok Holter został założony, żeby szybko to wychwycić. Kolejna rzecz. Badanie wysiłkowe. Tutaj są badania różnego rodzaju. Są badania na bieżni ruchomej, są badania na ergometrze, czyli na rowerku. Warto jest skontrolować w celach oceny tak naprawdę wydolności fizycznej i tego, jaką aktywność fizyczną możemy wykonywać. Badania okulistyczne, tak jak powiedziałam wcześniej, raz na rok warto wykonać. Spirometria, wady ze strony układu oddechowego występują rzadziej, nie stanowią tej triady objawów, natomiast także warto jest pozostawać pod opieką pulmonologa. I konsultacje endokrynologiczne, tutaj jeżeli chodzi o dzieci, tak, dorosłych nie. W momencie, w którym, jak Państwo wiecie, dochodzi do nadmiernego, jakby liniowego wzrostu kości długich. Wcale niekoniecznie jest powiedziane, że osoba z zespołem Marfana będzie bardzo wysoka. Osoba z zespołem Marfana w 75% przypadków rzeczywiście są to osoby, które są bardzo wysokie. Natomiast średnia wzrostu to jest u kobiet 175 cm, u mężczyzn 191. Natomiast kiedy mamy dziecko i widzimy, że ono rośnie bardzo, bardzo, tak, że w wieku 5 lat jakby na siatkach centylowych, na których pediatrzy zawsze nanoszą wartości, dziecko jest wielkości na przykład dziecka 10-letniego, możemy się zastanawiać, czy jakby nie próbować zatrzymać jego wzrostu przez przeprowadzenie jakby wcześniejszego dojrzewania, tak? Więc jakby krótszy czas będzie rośnięcia i pacjent nie będzie aż tak wysoki. Tak to w moment, to dlatego u dzieci ta konsultacja endokrynologiczna jest istotna. Jakie mamy możliwości terapeutyczne? Co jest istotne? Najważniejsze jest zwolnienie progresji poszerzenia aorty, tak, żeby nie doszło do rozwarstwienia, do pęknięcia aorty. Normalizacja ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszenie szybkości narastania fali tętna. W tym celu podajemy beta-blokery. To jest lek jakby pierwszego rzutu, od którego prawie zawsze rozpoczynamy. Tak? To są leki, które są w zdecydowanej większości przypadków dobrze tolerowane, bezpieczne, możemy je spokojnie stosować. One zmniejszają naprężenie w ścianie aorty i dzięki temu jakby ta aorta się wolniej poszerza. Dodatkowo beta-blokery to co powodują? One powodują mniejszą różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym a ciśnieniem rozkurczowym, tak? Czyli ta fala tętna jest mniejsza, dzięki temu jakby te siły, które napierają na ścianę aorty powodują, że naprężenie jest mniejsze. Dlatego beta-bloker, lek pierwszego rzutu. Co mamy jeszcze? Sartany. Sartany pojawiły się w literaturze w 2008 roku. Wtedy powstała pierwsza publikacja, to było na modelu mysim opisane, także sartany zwalniają również poszerzenie aorty poprzez hamowanie TGF-beta. Kolejnych publikacji pojawiło się kilka na temat stosowania sartanów i ich skuteczności. W większości przypadków są to publikacje, które potwierdzają, że rzeczywiście sartany są skuteczne i warto jest je stosować. Zazwyczaj dodajemy je do beta-blokerów. Czasami, jeżeli na przykład pacjent źle toleruje beta-blokery, a tacy pacjenci również są, podajemy same sartany. Natomiast można również połączyć tak beta-blokery
plus sartany. Są niestety również publikacje, które mówią, że sartany mimo wszystko nie mają wpływu i nie spowalniają poszerzenia aorty. Są także publikacje, które mówią o beta-blokerach, że jednak to działanie nie jest pewne. Tak? Natomiast jednak w kwerendzie literatury zauważyłam, że jednak zdecydowana większość publikacji potwierdza nam skuteczność leczenia. Dalej leczenie zabiegowe, operacje tętniaków aorty, operacje naprawcze i wymiany zastawek. To już jakby wcześniej pan profesor nam o tym opowiadał. Diagnostyka, leczenie, wysiłek fizyczny. Trzy rzeczy, o których chciałam powiedzieć. Diagnostyka jest ważna. Na razie, na szczęście coraz bardziej popularne jest wykonywanie rezonansów magnetycznych serca. Tak? Coś, co jeszcze kilka lat temu zdarzało się dosyć rzadko. I próba odnalezienia ośrodka, który w ogóle wykonuje rezonans magnetyczny serca, była słaba. Obecnie jest to na szczęście coraz częstsze. Ja pracuję w szpitalu takim samodzielnym, publicznym, dziecięcym szpitalu klinicznym przy ulicy Żwirki i Wigury. Tak, to jest szpital uniwersytecki nasz warszawski. Wcześniej to była Litewska, później Litewska z Działdowską się połączyło i powstał właśnie szpital przy Żwirki i Wigury. My taką diagnostykę prowadzimy, tak? Małgosia i Rysia są pod naszą opieką i jeszcze rezonansu nie miały wykonywanego, natomiast myślę, że będziemy mogli je wykonać, dlatego że od 2 lat mamy rezonans magnetyczny w naszym szpitalu, który jest uważany obecnie za najlepszy. Tak więc polecam Państwu nasz ośrodek. Jeżeli chodzi o leczenie, no to tak, beta-blokery, sartany, jeżeli chodzi o publikacje dotyczące dzieci i podawania sartanów, niestety takich publikacji jeszcze nie mamy. Więc na przykład, nie wiem, czy mogę mówić tak, na przykład u Małgosi na początku mieliśmy tylko beta-bloker, natomiast ze względu na poszerzanie jakby troszkę opuszki aorty zostały dołączone również sartan. Później Małgosia miała kolejne 3 badania echo już po włączeniu sartanów, no i na razie nam się ta aorta zatrzymała, tak więc no liczymy na to, że jakby empirycznie to jakby rzeczywiście jest skutek. Wysiłek fizyczny? Przepraszam, ja niestety na sporcie znam się słabo. Sprawdzałam 4 razy, żeby zapamiętać nazwisko. Nie udało mi się. To jest pan, który jest 26... Dokładnie, tak. Tak, to prawda. Właśnie o tym chciałam powiedzieć. On był, to jest 26-krotny mistrz olimpijski w pływaniu. No i na początku było powiedziane, on pływał. Potem zostało postawione podejrzenie zespołu Marfana. On się powoli zaczął wycofywać w ogóle ze sportu. Zaczął chorować na depresję, ogólnie było dużo różnych problemów. Ostatecznie został wykluczony. Natomiast z racji na to właśnie, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny. Jemu ten wysiłek fizyczny, że tak powiem, nie zaszkodził. Jakie są zalecenia co do stosowania wysiłku fizycznego? To, co jest w wytycznych Międzynarodowego Towarzystwa Kardiologicznego, czyli unikanie współzawodnictwa sportowego, sportów kontaktowych, ćwiczeń izometrycznych. Dlaczego jest to ważne? Tak jak na przykład mamy pacjentów z zespołem Marfana, dzieci, które chodzą do szkoły, to zazwyczaj my im dajemy, to tak rodzice nazywają w skrócie, częściowe zwolnienie z ławu, czyli moje dziecko może robić co chce. To tak w dużym skrócie, dlatego że konkurencja, tak, powoduje, to u wszystkich ludzi w zasadzie tak chyba na tym to polega, konkurencja powoduje, że często próbujemy zrobić coś ponad siłę i ponad miarę. A to niestety jest złe i do niczego dobrego nie prowadzi. Dlatego sporty jak najbardziej. Rower, hulajnoga, pływanie jak najbardziej, tak? Gra w siatkówkę. Tutaj już pozostaje pewne pytanie, dlatego że są przeciwwskazane rzeczy, które mogą powodować urazy klatki piersiowej, tak? Więc siatkówka, no możemy się obawiać, żeby tą piłką nie dostać w klatkę piersiową. Dlatego tutaj już pozostaje pytanie, czy na pewno. Narty? Tak, prawda? Natomiast współzawodnictwo sportowe, żeby nie wykonywać ćwiczeń powyżej, no tutaj jakby w takim patowym mechanizmie sportowym nie przekraczać naszych progów beztlenowych. Natomiast sport wskazany, regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny jak najbardziej. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam Państwu powiedzieć. Ja pracuję właśnie w szpitalu na ulicy Żwirki i Wigury i rozpoczęłam badania do doktoratu na temat zespołu Marfana. I bardzo serdecznie zapraszam wszystkie dzieci, które mają zespół Marfana bądź podejrzenie zespołu Marfana
do nas do kliniki. Badania będą pełne wykonane, czyli badanie EKG, monitorowanie holterowskie, wykonane badanie echo serca, rezonans magnetyczny oraz ocena wydolności fizycznej. Tak? Tutaj ja zaproponuję powstanie takiego autorskiego programu ćwiczeń, które jakby dostosowanego każdy do każdego pacjenta. Jakie ćwiczenia fizyczne są wskazane, co może wykonywać do osiągnięcia jakiego progu tętna. Badanie to będzie jakby połączenie badania wysiłkowego ze spirometrią, czyli tak zwana ergospirometria, więc także będziemy mogli tutaj wykluczyć jakiekolwiek problemy ze strony układu oddechowego. Tak więc bardzo proszę, żebyście sobie Państwo zapisali tutaj mojego maila, którzy są Państwo zainteresowani. Pani Iwona Czabak również ma do mnie kontakt, więc przez Panią Czabak myślę, że tak mogę tak powiedzieć, że w razie czego można się do mnie zgłosić, gdybyście Państwo się namyślili. Jesienią zacznę już przyjmować pacjentów właśnie w celu wykonania wszelkich badań, więc bardzo serdecznie zapraszam.